Cześć wszystkim, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Legacy Challenge. I tak, tak się składa, że Marta rodzi. Rodzi i śmierdzi i nie jest tym zbytnio przejęta, jak możecie zauważyć. Dobra, może niech Ernest ci zabierze tego szpitala. Aha, już chyba nie zdążyliśmy. O Jezu, jeszcze pies nam się zestarzał. Bo w ogóle jednak tego psa zapomniałam dać Adrianowi i on został z nami, ale no już trudno. A my nie zdążyliśmy pojechać do szpitala, ponieważ ja cały dzień i całą noc byłam z Grzegorzem na leśnej polanie. Próbowałam mu wbić tą aspirację, no ale no po prostu się nie da. Patrzcie, ile ryb nałowił i wszystkiego. Czekaj tam, Marta, nie możesz chwilę poczekać? Nie widzisz, że ja tutaj mam dużo do powiedzenia. I myślę, że sobie te rybki... Nie da się? Nie da się, do lodówki. Otwórz lodówkę, to zobaczymy, co nam się uda wsadzić. No, mamy bardzo kiepską jakość, więc chyba jednak wsadzimy do akwarium, a nie do... Kurczę... Aha, nie mogę teraz, dobra. Dobra, niech ona urodzi to dziecko. A potem... O, córeczkę, no coś takiego. Gloria. Okej. A patrzcie, co robi Ernest, nie? Patrzcie na niego. Naprawdę. Bo w ogóle też zmieniam im wygląd. Aha, ona urodziła, zostawiła i zadowolona z siebie. Już można zostawić dziecko i w ogóle wszystko spoko. Może byś tak się nie zajęła. Aha, Grzegorz poszedł do pracy. No dobra. Elena ma dzisiaj urodziny, moi drodzy. Więc tak, no niestety. Niech ona idzie grać na tym swoim fortepianie. Bo ona musi wbić ten punkt w końcu do końca. Już i tak jest na 9 poziomie, więc nieźle. No i cóż, przydałoby się zrobić torta, zanim ona w ogóle stwierdzi, że jednak sama będzie dorastała. Weź prysznic. Aha, wy nie macie w ogóle wspólnego łóżka jeszcze. No, teoretycznie chyba przejęli sypialnię po Adrianie, jak widać. Tutaj się nasza droga Marta zadomowiła już. A Ernest po prostu jest mistrzem świata. On ma po prostu swoje życie tutaj na huśtawce, zadowolony z siebie, nie? Co z tego, że jest nieogarnięty? On jest w ogóle siłem renesansu i musi osiągnąć silny poziom złośliwości. W ogóle nie ma tej złośliwości i ja mu tą karierę zmienię. Trochę zaniedbałam im te aspiracje ostatnio, bo się zajmowałam innymi rzeczami. Aha, ty. Ty mi pasujesz na takie jakieś... O, na tajnego agenta mi pasujesz. Tak. Ja tu szukałam tej możliwości mentorowania. Ale czy ona chyba musi mieć 10 poziom, żeby móc mentorować? Tak mi się wydaje. A ty proszę cię, ćwicz do granic możliwości. O, Ernest, twoje dziecko wstało. A co ty... Czemu ty to trzymasz w wyposażeniu? Nie przesadzaj. Oj, jakieś lekcje w ogóle, typie. No, Grzegorz już miał dzień wolny. Co ty taki jesteś? Aha, bo ty jesteś... Ty jesteś porywczy. Ale patrzcie, miłośnik muzyki. To pasujesz tutaj. Do Lenki naszej. Lenka w sumie może już wstać. Wystarczy jej. Dziecko płacze. Dziecko płacze. Idź ćwiczyć. Jak wstaniesz... No, a ty w takim razie... Zajmij się dzieckiem. Zmień brudną pieluszkę. Pluszkę. Co nie możesz? Wszystko możesz, tylko ci się nie chce. Ruszczą dupę. Ta jedna tutaj twardo walczy. Zobaczcie ją. Pokaż tutaj. Trzeci poziom charyzmy potrzebujesz do sportu? O rany, ale masz jeszcze 2 dni. Aha, ty, mój drogi, w sumie możesz się zająć psem, jak go znajdę. O! Tu jest pies.
przyjazne, pogłębiona rozmowa, przyjazne pochwal. No i przysmak. Co tutaj jeszcze mówią o drabu w ulubionym miejscu? Ja przy... No, już myślałam, że pan pokojówka mi tutaj, kurde, zostawi te śmieci. No i zostawił te śmieci. Podniósł kubeł, a śmieci zostawił. O, coś tobie się tutaj zalicza. Spędź 10 godzin na ćwiczeniach. No, to niedługo. Czemu Grzesiu jest taki niesły? A, bo Grzesiu jest śpiący. No to Grzesiu, idź spać. Pies jest zadowolony? W miarę. Jeszcze przydałoby się iść z nim na spacer. No ale na to na razie nie mamy czasu. Lęka w tym smutku. Pierwsze się zapomnieli o jej urodzinach. Teraz kurczę. Tutaj jakieś nuty smętne puszcza. W ogóle tu nie ma polonych ścian, dopiero teraz założono, nie? Tak, on jest bratem. O, jest Aleksander. Aleksander jest w związku małżeńskim z Yuki. I mają... Aha. Oni mają razem córkę, a on ma jeszcze syna z... Candy na boku. A Candy jest w związku z... Gustawem Stonogą i mają razem dwójkę dzieci. Spoko. Spoko. Ładnie się tam zadziało, ładnie. Masz 6 dni do zmiany grupy wiekowej, a ty? 9. Myślałam, że Ernest był młodszy od nas? Jak będę miała wenę trochę, to pewnie zmienię im ten pokój. Ale na razie jakoś nie mam do tego głowy. Lenka idzie już do pracy, a my tutaj będziemy, może pranie zrobimy. To już właściwie mamy trzecie pokolenie, moi drodzy. Tutaj, w tym naszym cudownym wózeczku. Dobra, dziecko widzę już się obudziło, więc możesz sobie z nią coś tym tegest. W sumie za wiele to z tym dzieckiem nie można robić. O, mama, wracaj. Aha, i w ogóle to Rosalia też jest w ciąży. Już im tam ułowam trochę, jak ich wprowadziłam, więc bez obaw wchodzę tam. Dał radę. Jest ciąża i zobaczymy, co tam się urodzi niedbawem. Jak tam Roxana w ogóle i Janusz. Roxana i Janusz mają córkę, ale nadal nic. Z Januszem nie ten... Janusz też w ogóle, nawet ani na boku nikogo nie ma, ani nic. Oni nie chcą ślubu, oni są dziwni. Albo ten mod dziwnie działa. Nie mam pojęcia. Ty się przebierz, bo nie mogę na ciebie patrzeć. O, jest energetyczny jogging. To idź. Jak masz jeszcze siłę. Ja cię tutaj wysportuję. Masz taki strój sportowy? Nie, to jest strój na lato, gorące. Wow, ale tutaj to chyba nie będzie jedno dziecko. Jak pani się nazywa? Nie widzę. Malwina Sowa, okej. No, siemy tutaj nie próżnują, jak widać. Nie może wziąć normalnego prysznica, no. To weź gorący. Chociaż jest trochę za gorąco, no ale cóż. Może się nie przegrzejesz. Czego ty jeszcze płaczesz? A Ernest poszedł spać. Ernest, wstawaj. Czemu nie chcesz z nim spać? Pelobolom? Pelobolom? Ty ze mną nie śpi, Pelobolom? Weź to wypij. Bo nie chcemy dziecka.
kolejnego na razie. Ernest, wstawaj. Proszę bardzo, Barbara. Nie będzie? Co mogło pójść nie tak? Wszystko. Ale zróbcie to, Barbara, i śpijcie. Już ci zniknęło? W ogóle muszę jej zmienić, bo tą piżamę. No nie, i Gloria ma już dzisiaj urodziny. Po prostu... jakieś szaleństwo z tymi urodzinami, naprawdę. Ernest do pracy zaraz. O, już właściwie idzie, super. Nie odkładaj, weź coś zjedz. Po prostu. O Jezu, jaki syf w tej kuchni. Serio. Weź sobie resztki jakieś. A ty jesz zepsute jedzenie? Czy to jest taka właśnie dwa? A ty jesz zepsute jedzenie, dobrze. Lenka, ogarnij się trochę. Może jesteś stara, nie znaczy, że musisz być głupia. Ale słodko sobie śpię. Takie słodkie bobo. Zaraz już nie będzie bobo, bo ma dzisiaj urodziny. Tak, zaraz jeszcze sprawdzę nasz kalendarz. Tak, dzisiaj ma urodziny i po prostu nie wierzę, moi drodzy. Raz, dwa, trzy, cztery dni przerwy od urodzin. Szok i niedowierzanie. To wydarzenie, co to jest? Wezmę to, usunę. Biedny sprzątacz, nasz pies ciągle to wyrzuca, a on musi to podnosić, ale śmieci to już nie wyrzuci. Aha, Grzesiu, ty masz tutaj też swoje rzeczy różne. A może zasadzimy sobie drzewko granata? O, na przykład tu. I co tam jeszcze mamy? A jabłko to niekoniecznie. A co to? A granat w ogóle rośnie zimą, aha. Papryka rośnie latem. I jeszcze tutaj jest coś. Papryka i jakieś zioło. A, tam. Weź zasiej granat. No, ale na razie nic z tym... No, możemy tylko podlać. Ale trzeba i tak czekać na zimę. Co tam? Nie chcę do ciebie przyjść. Nie mamy czasu na takie odwiedzenie. A nasz Grzesiu, to nasz Grzesiu. Boże, jak mi będzie brakowało Grzesia. Mam nadzieję, że Grzesiu troszkę pożyje. Upierz te ubrania. I napraw to. I wytrzyj, żeby to do rana nie stało. I wiecie co, ja mu posprzedaję te rzeczy, bo... niepotrzebne, żeby to tutaj leżało. Zawsze trochę kasy wpadnie. O, i laleczka jaka droga. Ale wiecie co, laleczkę zostawię. Może nam się kiedyś przyda, może ktoś będzie robił jakąś aspirację złośliwą czy coś. No a Grzesiu zostało i z Nusią. Więc idź ją tam poprzytulaj trochę. Podrzucaj jak to dziadzia. Pokołysz. W sumie możesz nakarmić. O, a wansik Ernest dostał. Sympatycznie. Ale już nabuzowany. To idź se, poczytaj książkę. Jak ją złowić? A co? Aha, jeszcze logikę musimy rozwinąć. A my nic nie mamy do logiki. Będzie trzeba to ogarnąć. Proszę bardzo, druga książka zaliczona. Idź sobie zjedz. Zjedz, potem weź sobie prysznic. I coś do pracy byś zrobił. Osiągnij drugi poziom logiki. Kiepsko, bo nie mamy szachów. Nie, braciszku, nie tym razem. Na razie nie mam czasu w ogóle. Przydałoby się zaprosić całą tą rodzinę i chyba to będzie przy okazji zaręczyn. O, to jest dobry pomysł. Może w przyszłym odcinku tak zrobię, że zaproszę ćwirów i troszkę ich poznamy. O, i Marta wróciła z pracy, no to myślę, że to jest idealny moment, żeby w ogóle zrobić urodziny naszej małej. Więc może chodź ty ją postarzysz, Marta.
Czy ona może ma wkrótce urodziny, a nie dzisiaj? Znajdę to teraz. Gloria ma urodziny. Tak. Ma urodziny dzisiaj. No i dobrze. O, od dziadka Mortimera prezent. Nice. Ciekawa świata. Dobra, niech będzie. O, jaka wyszła czarnuszka. Pokaż ją. Ale zmień ten strój w ogóle. No patrzcie, że ona dalej może robić test ciążowy. Ale wzięła ten środek. Nie gadajcie, że ona będzie w ciąży znowu. Nawet chyba usunę tego młoda, jak tak się wydarzy. O, jak spogląda. Jak spogląda. On w ogóle masz fryzurę. Jaka śmieszna. Laseczka. Dobra, idź, zjedz coś. O, już tutaj ma tyle do powiedzenia. Jaka gaduła. O, to dziadek będzie tutaj miał co robić. O, dziadia tutaj zaraz... No się wybawi. Ona jest bardzo dobrym nastrojem, więc spoko. A ty co siedzisz i paznokcie oglądasz? Dobra, jutro ci kupię szafę, będziesz wbijał tą lampkę. O, dziadek się bawi. Zaraz zrobimy im podeczkę jeszcze na koniec. O, samolocik. Jaka szczęśliwa. O, nie wolno. Co tu, co wy robicie? O, będziesz jej czytał, jakie to słodkie. Dobra, bo ja miałam kończyć właściwie ten odcinek. Ale mamusia musi zdyscyplinować, poproś o niebuntowanie się, oczywiście. Nie wolno dziadkowi się buntować. A wy idźcie już spać, a nie tam kawę żłupiecie. Nadchodzi mamusia. Zaraz będzie kara. Słyszałam wszystko, nie wolno się buntować. Dobranoc. Dobra. Idziemy spać. Idziemy spać, moi drodzy, a ja będę kończyła ten odcinek. Lenka wróciła do domu. Wracaj. Też chcesz spać. Też dobranoc. A dziadek położy wnusiek do spania tutaj. Ale ona nie jest śpiąca. To jest problem. Lekki. Połóż ją spać mimo wszystko. I sam idź spać. No i moim razem będę kończyć ten odcinek. Dziecko nam fajnie dorosło, urodziło się w ogóle wszystko w jednym odcinku. Taka sytuacja. No, ale mówię, jeden dzień przegrałam sama z Grzegorzem, dzień i noc właściwie, żeby mówić tą aspirację. Oczywiście nie udało się, bo brakuje tych dwóch ryb. Chyba nie będę już tego robić, bo po prostu nie wiem jak to zrobić. A szkoda mi czasu, bo widzicie ile to zajmuje. No i cóż, no trudno, no nie spełnię mu tej aspiracji. No, Lence chyba też nie, bo ona musi chyba wbić 10. poziom, żeby w ogóle jej mogła mentorować, więc to też po prostu trwa całe wieki, no ciężko jest. No ale to nic, zobaczymy co będzie dalej, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. I cóż, do usłyszenia w kolejnych, trzymajcie się i pa pa, ale patrzcie, ktoś do nas przyszedł w ogóle. O, wpuść syna. Zaproś go. Co z tego, że jest 23? Wstawaj. Tak jeszcze na koniec odwiedził nas, kurde, ale Adrian. Może przyszedł się pochwalić, że w końcu udało się w ciąży zejść Rosalii. Niech sobie wejdzie tutaj. Lenka może go tutaj przytulić. No, i niech idzie spać, a on nic robi, co chce. Może przyszedł do psa.
Albo poznać siostrzenicę. Też możliwe. No ale okej, moi drodzy. Ja wam jeszcze raz dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i pa, pa!